Ostrów Mazowiecka dalej otwiera się na elektromobilność. Niedługo w mieście pojawią się stacje ładowania samochodów elektrycznych. Właśnie to zakłada list intencyjny podpisany w maju przez przedstawicieli Ostrowi oraz PGE Nowa Energia. Elektromobilność to słowo ostatnio modne, nie bez powodu. Zwiększa się nasza świadomość związana z potrzebą ochrony środowiska naturalnego. W tym ze zmniejszaniem zanieczyszczeń powietrza emitowanych na przykład przez pojazdy spalinowe. Już od jakiegoś czasu po powiecie ostrowskim możemy poruszać się elektrycznymi skuterami, które wypożyczamy za pomocą aplikacji mobilnej. Powoli coraz popularniejsze stają się również elektryczne samochody, które są bardziej ekologiczne, ale potrzebują specjalnych stacji do ładowania. Ostrowi Mazowieckiej, powiatowi ostrowskiemu bardzo zależy na tym, abyśmy byli w pierwszej kolejności rozważani jako miejsce w montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych, choćby i z tego powodu, że jesteśmy położeni w połowie drogi pomiędzy metropolią warszawską, a dynamicznie rozwijającą się metropolią białostocką. Miasto ma zaproponować lokalizację takiej stacji na terenie Ostrowi i pomoże w kwestiach formalno-prawnych, a PGE Nowa Energia sfinansuje inwestycje. Jadąc tutaj, myślałem, że to będzie jakaś, no nazwijmy, miejscowość, gdzie dopiero trzeba będzie zaszczepiać tą elektromobilność. Natomiast jest to miejscowość, która została już zaszczepiona elektromobilnością, gdzie się to dzieje. I to, co my robimy jako Polska Grupa Energetyczna i w ramach tego dedykowana spółka PGE Polska Nowa Energia, rozwijamy tą elektromobilność na terenie całego kraju. Trzeba jasno sobie to powiedzieć. Kto raz przejechał się skuterem elektrycznym, hulajnogą elektryczną, samochodem elektrycznym w tym momencie, o tym będziemy rozmawiać, nie chcę zmienić tego sposobu komunikowania. To jest zupełnie inny wymiar, dużo, nazwijmy to, dużo fajniejszy, ekologiczniejszy sposób transportu. Elektromobilność niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Samochody elektryczne to nie tylko czystsze powietrze i lepsze samopoczucie, ale też znaczne złagodzenie hałasu spowodowanego ruchem ulicznym. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że na ten moment, jeśli chodzi chociażby o samochody całkowicie elektryczne, to w całej Europie jest ich tylko 2%, a więc co 50. pojazd jest całkowicie elektryczny, ale to się w bardzo szybkim tempie zmienia. To się w tak szybkim tempie zmienia w Europie, ale także w Polsce, bo są przewidywania, że w 2025 roku w Polsce będzie już 1 000 000 takich pojazdów, jeśli się mylę, to pan prezes mnie zapewne poprawi, ale takie są szacunki. Oczywiście, aby te pojazdy mogły wyjechać w Polskę, no potrzebne są stacje ładowania, te ładowarki, no dzięki którym one się będą mogły w ogóle poruszać. Istnieją już 32 punkty ładowania, które PGE Nowa Energia ustawiła w całej Polsce przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. W planach są kolejne ponad 30, bo bez stacji ładowania elektromobilność nie będzie się rozwijała. List intencyjny podpisał burmistrz i skarbnik miasta oraz członek zarządu PGE Nowa Energia Kazimierz Więcek. Dziękuję.